Plan jest taki, że zaczynamy od przeglądu poezji. Ja może pozwolę sobie przedstawić jury. Karol Maliszewski. Doktor Karol Maliszewski. Obok Karola Maliszewskiego Jacek Bierut. I trzeci juror Marcin Czerwiński. A ja się nazywam Karol Pęgesz i będę prowadził te trzy dni. Teraz, kiedy właśnie wjechały 13, 2 i 18, teraz zwątpiłem. Znajduję kobietę, patrzę, decyduję się. Przepraszam, mówię, bo jest mi przykro, przepraszam, powtarzam. Jaki mamy dzisiaj dzień tygodnia? Pytam, właśnie słuchać żadnego znaku zapytania. Wyglądam się odbicie w lustrze. Została mi maszynka, którą goliłem w fiuta jeszcze żywego, ten przedostatni raz. Zaraz rośnie, przecież umarłem, więc zastanawiam się poważnie. Brawa dla Piotra Makowskiego. Kalambur. Rzygająca kobieta w bluzce w kropki spogląda chętniej na zlew w toalecie niż na chłopaka swojej koleżanki. Zapycham dziury w mojej osobowości spleśniałym chlebem zwiniętym w kulki. Wkładam je dokładnie we wszystkie szczeliny, nasączając śliną ze ślinianek języka. Teraz prawa Jarek Cichowski przybył daleką podróż z Wielamy. Następnym uczestnikiem przeglądu jest Mateusz Kulesza. Zapraszamy Cię, Mateusz, na scenę. Przechodzę przez światło, przechodzę jak tajemniczość. Ręce układają się w pięści. Pojedyncze błyski, pieluch. Podziałać, teru ciągnie ze sobą światło. Uważaj. Pipułka między wartek, które jeszcze muszą być otwarte. I nie przymykaj oczu. Mam dla Ciebie niespodziankę. Maciej, proszę o ironia versus patos. Powiedz, że gęste, że można być wyciąć nożem. Lato nie ma rękoma, ma ha ha ha, ładnie, stopa, ha ha, ile to metrów. Numerek bez znaczenia, 2-2, ironia versus patos. Na razie złapał UKF. I teraz będzie Michał Kamiecik. Pocałunki. Patrząc w zachmurzone niebo, całowałem biedę. Jej ciało miało zapach stęchlizny. Wargi smakowały jak ostry pod zwierząt wiedzionych na rzeź. Maciej Konarski. Gnoza bywa ciasna, zwłaszcza w przypadku śniadania i kiedy mówimy, że coraz częściej brakuje mleka, właśnie w lodówce ujawnia się tendencja zniżkowa. W powietrzu pora sucha. Owady mogłyby zderzać się tu jak w letargu, dlatego potrafimy świetnie odwzorować nieład. Coś się zbliżało. Starsi mieszkańcy skarżyli się na kręgosłupy, korzonki, po paragoniach rozsnuły się wstążki. Nie wiedzieliśmy jeszcze, co znaczy. Ja wycięła brudne plastry miodu i wyrzuca go na drugim końcu miasta, spoconego i bezbronnego. Następnym zawodnikiem jest Szymon Stożek. Sejsmicznie chodzą zegary i nie wiesz, czy znaczy jeszcze coś niedopite wino, porzucony szlabrok. Zaczyna się od ściółki i trwa aż po paznokcie. Wspina się, kiedy plewisz grządki. Tomasz Kościelniak, rocznik 83, wrocławianin, czasami bywa poetą tak i taki jest design, rozpuszczanie jak proste wejście, kiedy kosmki, arterie to utwardzona i płodna przestrzeń. Następną zawodniczką jest Jadwiga Skowron. Zapraszam. Brawa, jak komu poszło, którym się przeciwpowiodło, a
chłopa, którzy zawiedli. Okolica czyta chleb sypy na czterech dębach, żegnam tych, co jadą szukać szczęścia za granicą. Pozostają ci, co piją za rozdzielnią i Bóg, który ponoć wierny i odejść. Jeden poet Natalia Dudkowia. Potem wojna w moim imieniu zbierzmowania, miękka jak błota kucha. Można tulić do kolan płaskie grzbiety, żylkę to... Cześć, tutaj się spotykamy, czarny, zaraz mamy tyle. Deine Grenzen, Fräulein. Zniszcz Grenze pusty. Sprawić, by myśl wyszła poza ciało i pociągnęła za sobą resztę i zostałyby trzęsące się ręce nad kartką. Boga smoka? Czarny. Człowiek myślący językiem nie dogada się z niewolnicami luster. Wyrwym pytanie to nie o to czaki. To wszystko uwarunkowane jest przez siły ośrodkowej jaźni i dzięki temu powstał art-core. Tymczasem kobiety wyzywały nas od mędrców. Tymczasem przeszły między Sosnowskim a nie. Czy posiadać gębą twarz? Gębą, czy zachować twarz? Jaś. Jaśniejsz. Cześć, Sławek. Jesteśmy świadkami. Jak smród pomka ulatniają się ostatki wieczności, widzieliśmy również los, który poszybiał. To była siwa broda Tadeusza Komendanta. Nowika to poświadczy. Przerwało połączenie! Do jakiego stopnia możemy wierzyć w mity? Temat chlebat, chlebat. Zjedliśmy chleb, ale nie posmarowaliśmy go masłem. Była również jajecznica z trzech jajec i kawa z cukrem. Kotlika przybrany w daktyle i ananasy. Zapraszam jurorów. Karol Majszewski, Jacek Pierut, Marcin Czerwiński. Zwycięzca otrzymuje 250 zł podawane przez firmę Pixel Riot i od ten oto... Podwodny Wrocław, małe akwarium dla zwycięzcy. Komu mam oddać głos, kto tutaj przewodzi? Karol. Proszę Państwa, chcieliśmy się trzymać konwencji, pomyśleliśmy, że ta woda lubi rybę i ryba lubi wodę, a więc zwycięstwo przypadło Robertowi Rybickiemu, ale uwaga! Czemu? Nie się on nie pojawił na scenie, mielibyśmy tutaj dużo pracowitych plusów. Po zliczeniu najwięcej plusów było przy nazwisku pana Konarskiego i pana Kościelniaka. No ale ryba to jednak... troszeczkę inna historia, inna bajka i coś jakby poza konkurencją. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Dziękuję bardzo. Podwodnego poety trzeba ochrzcić. Karol Majszewski, przewodniczący jury. Robercie Kudyski, poproszę cię tutaj. Wielkie brawa dla Roberta Rybickiego. Jednak przepłaciłem. Kebab! Kebab! Bitwę musisz wygrać wzrokiem. Elastyna i poliamid. Ty jesteś elastyna, a ja jestem poliamid. Patrzymy na świat z kręglarzy Fortu Anioła, który jest zgrabną XIX-wieczną kopią mauzoleum Hadriana und wir lesen auf Deutsch! Przewodnik po eksplozji. Bo teraz byłaś wskazówką zegara. Szli do muszli. Kobieta się śmiała między kwiatami. Dzień otwartych biustonoszy. Zerwałem jabłko z drzewa, które stoi w ogrodzie Edwarda Stachury.